Dla mnie bieganie to jest najlepszy psycholog na świecie. Nie ma lepszej rzeczy od tego, żeby po prostu sobie poradzić z różnymi problemami. Dzień dobry, szanowne biegaczki, szanowni biegacze, miłośnicy biegu jaskiniowego niedźwiedzia, przyjaciele. Dzisiaj w siedzibie Fundacji Veritas jest bardzo wyjątkowy gość. To jest pani Alicja Łabęcka, która w drugiej edycji naszego biegu w 2023 roku startowała w naszym maratonie. I o ile oczywiście przebiegnięcie maratonu w górach samo w sobie jest już według mnie niemałym wyczynem, no to pani Alicja jest osobą o tyle wyjątkową, że jest osobą niepełnosprawną. Ja może oddam głos pani Alicji. Proszę powiedzieć, z czym się pani boryka, od jak i od jak dawna? Jakby pani mogła nadać pewien taki kontekst naszej rozmowie, żeby właśnie wprowadzić tych, którzy będą nas słuchali, w to, z czym pani się na co dzień mierzy. Rozumiem. Dzień dobry wszystkim biegaczom i w ogóle. Alicja mam na imię, tak jak już tutaj pan Kornel przedstawił. Jestem biegaczką praktycznie od urodzenia. No i mam też wadę wrodzoną genetyczną od urodzenia, która postępuje i no niestety grozi mi jak gdyby ślepota, czyli całkiem mogę nie widzieć, tak? Ale nie musi do tego dojść, ponieważ właśnie przez to bieganie, przez ten sport, który uprawiam, tutaj jest to bardzo ważne dla mnie, dlatego że w moich tutaj, jak można powiedzieć, tak takim prostym językiem, w kanalikach, tutaj gdzie ten tlen, ta krew dochodzi do oczu, właśnie poprzez bieganie ja mam jak gdyby odpychane, rozluźniane to i ta krew dochodzi i jest bardziej lepsza widoczność po tym wszystkim. Od urodzenia mam wadę genetyczną, urodziłam się z tą wadą genetyczną, sprawiała mi od samego początku problemy już w klasie pierwszej. Mamie powiedziałam, że mamo, no nie widzę nawet z pierwszej ławki. Nie, no w ten czas jakieś tam okularki okulista zapisał, no ale niestety te okulary nie pomagały. No i tak z tą chorobą no walczę do dzisiaj, tak? Przyzwyczaiłam się, nauczyłam się z tym żyć, potrafię, jest dla mnie uciążliwe bardzo, coraz bardziej. W szczególności jak jest bardzo ciemno też, jak jest taka szarówka jak dzisiaj tutaj na przykład. I na przykład jeżeli jestem gdzieś w obcym mieście, w obcym miejscu, to gubię się. Gubię się w tym sensie, że jestem bardzo zestresowana i no, tracę jak gdyby orientację, nie? A na przykład jak w mojej miejscowości w Poznaniu, gdzie mieszkam, ja już teren znam, dlatego że każde moje przejście ulicą czy gdziekolwiek, to ja zapamiętuję. Z tego względu, że jeżeli całkiem za nie widzę, to będę pamiętała trasę i w ten czas nawet laska mi nie będzie potrzebna, bo ja będę już wiedziała nawet każdy szczegół, gdzie mam nogę nawet podnieść, nie? Także, a w bieganiu? No w bieganiu ta choroba, powiem tak, jeżeli biegnę na przykład maraton asfaltowy, jak ja to mówię, to nie ma aż tak bardzo dużego problemu. Problemem jest to, że jest tłum ludzi. I ten tłum ludzi mi przeszkadza, ponieważ ja muszę mieć jak gdyby tunel do biegania, bo patrzę na wprost, a mam strasznie ograniczone pole widzenia. I tu mi utrudnia. I na przykład jeżeli jest bardzo dużo biegaczy, gdzie miałam teraz właśnie porównanie, biegłam w Walencji, maraton, i tam było ogrom biegaczy. I samo jak gdyby
rozciągnięcie się no, było niemożliwe od razu, tak? No bo każdy się spieszył, czy gdzieś tam chciał minąć i dla mnie to było takie, że jak ktoś mi tutaj zawsze wyskoczy gdzieś z boku, to ja od razu się zatrzymuję, tak, prawda? I już mi te sekundy na przykład uciekają, tak? Dla mnie to nie jest komfortowe. Mniejszy maraton, powiedzmy poznański maraton, już jest lepszy, bo rozciąga się. Natomiast w górach, no to jest taki problem, że niestety muszę biec z opiekunem, z przewodnikiem, ponieważ skupiam się właśnie na patrzeniu na wprost i na przykład takim przykładem mogę dać tutaj, biegłam z kolegą w biegu Kret i to był bieg, który był dla mnie ogromnym sprawdzianem, ponieważ on zaczynał się wieczorem. Tak jest. I całą noc biegliśmy. Owszem, czołówkę miałam, byłam przygotowana, byłam psychicznie przygotowana, fizycznie i było tylko jedna prośba. Ty biegniesz przede mną, a ja patrzę na twoje nogi. I tak samo było, jak biegłam z Jankiem u was ten maraton właśnie jaskiniowego niedźwiedzia. Najpierw biegliśmy w trójkę, Ania, Janek i ja. Oczywiście no, to są biegacze, którzy mają inne tempo, prawda? Ja mam też inne tempo. Zgodzili się i bardzo im dziękowałam za to, ale w pewnym momencie Ania no, chciała być wcześniej na mecie. Oczywiście. No i Janek po prostu postanowił, że do końca będzie ze mną i sprawdził się naprawdę w każdym centymetrze, w każdym calu naprawdę. I dla mnie jest ważne, że ja już w ten czas się wyłączam całkowicie jak gdyby z obserwacji, gdzie mam skręcić, gdzie jest jakiś szlak, gdzie jest jakaś chorągiewka, tylko się skupiam na tym, co mam przed sobą i pod nogami, żeby się nie przewrócić, a po drugie cały czas tylko widzę jak gdyby zarys mojego opiekuna, czyli nóg. I to mi wystarczy. Jasne. To mi wystarczy. Tak, jeśli chodzi o tą cudowną historię, która wydarzyła się na biegu jaskiniowego niedźwiedzia, to oczywiście na pewno jeszcze do niej wrócimy. Natomiast ja bym chciał zapytać w pierwszej kolejności, bo wspomniała Pani, że zajmuje się bieganiem od dziecka. Tak. I więc to jest pytanie, czy jest Pani z może rodziny, w której są tradycje sportowe, czy może to było zalecenie lekarza na tym wczesnym etapie, że właśnie ten sport, ta aktywność będzie remedium? Proszę coś powiedzieć więcej. To znaczy się tak, zaczęłam biegać w szkole średniej, znaczy bardzo lubiłam chodzić na WF. I nasz WF-ista w szkole średniej zawsze mieliśmy jak gdyby zajęcia, jeżeli się dało, oczywiście zimą to nie, ale na takim malutkim stadionie koło szkoły. I mnie to jakoś no, pociągnęło, jak to można powiedzieć, tak, że coś w tym biegu poczułam, że jest fajnie, że ja się mogę jak gdyby odnaleźć w tym, tak? I to były tylko krótkie dystanse, tak? Bo to było 100 metrów, 200 metrów, czasami przez płotki, ale to bardzo rzadko, ponieważ no, ja przez płotki już raczej tak nie ryzykowałam, bo to dla mnie było bardzo oczywiście ryzykowne, prawda? No i tak się wciągnęłam. I to tylko ta szkoła średnia jak gdyby dała mi taki może taką wskazówkę, o, bym powiedziała, że może kiedyś coś tam w tym kierunku, tak? Rodzice absolutnie w sporcie nie, rodzeństwo absolutnie też nie, tylko po prostu ja to tak sama z siebie. I potem była przerwa, bardzo długo, długo była przerwa, no i tak zaczęłam sobie takie różne przebieżki robić, jak już skończyłam szkołę średnią, tak, w zwykłych tenisówkach, gdzieś tam jakieś małe treningi, ale to było takie dla mnie też troszeczkę, bo wszyscy się na mnie patrzyli, co ja robię i tak dalej, ale nie zrażałam się po prostu, nie? I tak biegałam do 2010 roku i niestety w 2010 roku no, spotkała mnie małe nieszczęście, dostałam taki mikroudar
No i niestety musiałam przestać biegać, bo jednak te uderzenia, tak, stopa miało wpływ na tutaj na głowę i musiałam przestać. No i to tak było jakoś półtora roku, nie? Potem była taka adaptacja, że powoli zacznę znowu, nie? I od tego 2010 roku już właściwie tak bardziej się wciągałam w to wszystko i chciałam więcej, ale nie na tym etapie jeszcze, że gdzieś jakiś tam medal czy coś na takiej zasadzie, dlatego że nigdzie nie byłam w żadnym klubie, nikt mi jak gdyby, może to przez moje jak gdyby tutaj, gdybym może się komuś poradziła, prawda, czy coś mogę coś z tym zrobić i tak dalej, no to może gdzieś bym się już w tym 2010 roku wciągnęła do jakiegoś klubu, nie? No ale to tak jeszcze nie. Później dopiero jak już wiedziałam, że nic mi się nie stanie, nie upadnę i tak dalej, to te treningi się zaczęły już takie robić, takie inne, takie już można powiedzieć, nie może profesjonalne, no bo w butach, tenisówkach to nie było profesjonalizm, ale już biegałam, nie? Tak zupełnie czułam, że to jest to. No i w pewnym momencie, jeżeli tutaj mogę zdradzić rąbka tajemnicy takiej mojej osobistej, bardzo się wciągnęłam po przejściu bardzo takim osobistym. Dla mnie bieganie to jest najlepszy psycholog na świecie. Nie ma lepszej rzeczy od tego, żeby po prostu sobie poradzić z różnymi problemami właśnie takiego typu, chociażby co ja miałam, ale i innymi różnymi. No i w ten czas już w głowie mi zaświtało, że ja chcę jakiś medal, bo w końcu no, tyle biegam, ale no, nic z tego nie mam, tylko dla siebie. No, zawsze mam dla siebie coś, ale no, jakoś to trzeba uwieńczyć. No i to tak powoli wszystko. Ale mówię, bieganie w nogach mam od dziecka, można powiedzieć. Jeszcze ktoś mi, pamiętam, kiedyś byłam na jakimś maratonie, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym bądź razie, jak tak stoimy po te pakiety, tak rozmawiamy wszyscy i tak dalej, to taki pan mówi, no to się nadajesz, masz nogi tutaj umięśnione, stworzone do biegania, no więc trzeba to wykorzystać, tak? No i to tak biegam po prostu do dzisiaj. Oczywiście. Jeszcze nawiązując do tego, co pani powiedziała, że bieganie jest wspaniałym psychologiem, absolutnie myślę, że jestem w stanie się podpisać pod tym obiema rękami, dlatego że ja też mam za sobą taką historię, kiedy 10 lat temu no, przydarzyła mi się taka dość uporczywa, trudna depresja. I właśnie jednym z takich ważnych filarów, który pomógł mi z niej się wydostać, było właśnie zaangażowanie takie bardzo mocne w bieganie w górach. I to jest w ogóle też bardzo związane z historią tego, jak powstał bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia, bo to był moment, kiedy na kilka miesięcy trafiłem właśnie do Kletna u stóp masywu Śnieżnika. Tam mieszkałem, pracowałem i każdą wolną chwilę spędzałem na właśnie biegając w górach. I to było absolutnie no, niesamowite i uwalniające doświadczenie. I po latach oczywiście te okoliczności, to, że trafiłem do Fundacji Veritas, były na tyle sprzyjające właśnie, że mogłem zrealizować swoje marzenie, czyli pierwotnie w ogóle bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia miał być po prostu formą podziękowania społeczności biegaczy górskich za energię, którą wtedy od nich dostałem, bo rzeczywiście w momencie, kiedy się zaangażowałem mocniej, zacząłem jeździć na zawody, poznawać to środowisko tych wspaniałych ludzi, naprawdę totalnie pozytywnie zakręconych wariatów, bo myślę, że trzeba być troszeczkę wariatem, żeby biegać w górach, to właśnie to było coś takiego, co no wniosło taką ilość takiej właśnie wtedy potrzebnej dla mnie energii do mojego życia, że no, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdybym wtedy właśnie na to nie trafił. Więc też oczywiście bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia od samego swego początku w swym zamyśle jest biegiem charytatywnym, ale jest też właśnie formą podziękowania. Natomiast to, co chciałem zapytać, bo ja oczywiście przed tą naszą rozmową poczytałem sobie, jak wygląda sport, w szczególności bieganie w przypadku osób niedowidzących i osób niewidomych.
I o ile oczywiście przebiegnięcie półmaratonu czy maratonu asfaltowego, będąc osobą niedowidzącą czy niewidomą, jest niesamowitym przedsięwzięciem, no to wydaje się jednak relatywnie bezpieczne, prawda? Często właśnie mamy tego przewodnika, który nas prowadzi. Natomiast absolutnie karkołomnym pomysłem wydaje mi się, tak jak będąc właśnie w pani przypadku, żeby biegać po górach. No właśnie. I to mnie ciekawi, ten moment w pani życiu, że stwierdziła pani, że właśnie podejmie się czegoś, wydawałoby się niemalże niemożliwego. Tak, właśnie. To był taki moment właśnie w moim życiu. W tym momencie najpierw było tak, że miałam jakieś tam cele zdobyć koronę dziesiątek, czy 10 kilometrów, koronę półmaratonów. I od razu zrodził się taki pomysł po 3,5 roku takiego intensywnego biegania, tak, treningów solidnych, tak, nie z trenerem, sama. Sama jestem dla siebie trenerem i to ja sobie po prostu, ja współpracuję ze swoim organizmem. I przyszedł moment na maratony. I to było tak, że to był grudzień 2018 rok. Decyzja w głowie mi się urodziła. Ja chcę zrobić koronę maratonów w 7 miesięcy. I wystarczyło mi psychiczne podejście, ponieważ kondycyjnie byłam przygotowana, tak? Zrobiłam sobie jeszcze tam parę takich większych, dłuższych biegów i tak dalej. No i pierwszy mój właśnie maraton, ale to asfaltowy, był w Dębnie i przebiegłam go w 5 godzin i 5 minut. Zmieściłam się w czasie, bo akurat ten czas był tylko 5 godzin, ale organizator w tym momencie jak gdyby przedłużył nam do 5 godzin 10 minut, bo była pogoda bardzo uciążliwa i dlatego się to tak przedłużyło. No i ja zdobyłam tą koronę w 7 miesięcy. Dębno, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, gdzie w Warszawie wyszła moja pierwsza życiówka asfaltowa. No i potem decyzja. Tak obserwowałam po prostu innych biegaczy. Już byłam w klubie KB Dębiec. U nas to jest taki klub niezarejestrowany, ale po prostu działający. I obserwowałam innych biegaczy. No na Facebooku. Po prostu tu gdzieś biegną, tam gdzieś biegną. I była też, jest nadal grupa biegające Kreirzole i tam właśnie Marek Rutek to jest typowy taki biegacz górski. On też zaczynał asfaltowe biegi, ale jest to typowo taki no ultras chyba z krwi i kości. On mnie tak zainspirował, mówię, dlaczego by nie spróbować? Zresztą ja mam taką zasadę, że nie lubię powtarzać biegów. Dla mnie jest ogromnym wyzwaniem i ja bym na przykład też polecała każdemu biegaczowi, że żeby nie biegać, nie powtarzać tych samych biegów, tylko się sprawdzać na różnych odległościach, w różnych miejscach i poznawać swój organizm, jak on się zachowa. I takim pierwszym moim górskim właśnie biegiem, gdzie tam podpatrzyłam, zapytałam się, czy mogę z nimi jechać, zapytałam się dziewczyny, czy będzie ze mną biegła, czy będzie się opiekowała. No zdecydowała się, jeszcze mnie namawiali, że dasz radę, że to wszystko będzie ok. No i pojechaliśmy do Lądka Zdrój. 68 kilometrów. Odważnie zrobiłam. Jak na pierwszy górski, to bardzo odważnie. Mogłam sobie wziąć 45 na przykład, czy mniej, tak? Ale tutaj ambicja poszła troszeczkę, no bo mówię tak, no przebiegnę maraton, no to 42 km, 68, no to jest niewielka różnica, prawda? No tak sobie pomyślałam. No i dobra, no dojechaliśmy, poszliśmy na start z tą dziewczyną. Dziewczyna zdeklarowała się, że pobiegnie ze mną do końca.
Wystartowałyśmy pół godziny wcześniej, bo tam można było wcześniej sobie wystartować. Miałyśmy te pół godziny zapasu. Wiadomo, na tych odcinkach trzeba się zmieścić w czasie. Tak jest. To było takie no stricte bardzo ścisłe tutaj trzymanie jak gdyby w ryzach tych czasów. Na pierwszym punkcie zmieściłyśmy się właśnie pół godziny wcześniej. Na drugim punkcie no stricte tak już no bez już żadnej rezerwy. Rozumiem. Jak to, na żylety, jak to mówię. Jak dokładnie. No i po tym drugim punkcie dziewczyna do mnie mówi, nie będę tutaj już operować imieniem i nazwiskiem, ponieważ bardzo no w depresję wręcz wpadłam w tym momencie. Dziewczyna mówi mi, że mnie zostawia. Zostawiła mnie na 31 kilometrze. Stwierdziła, że ja za wolno biegnę. No ale decydowała się, prawda, że to oczywiście. Ona chciała, ja myślałam, że ona mi poświęci ten bieg, tak? I jeżeli ona by mnie doprowadziła, o tak jak Janek, tak? Czy ktoś inny na przykład poświęcił mi ten mój czas, ciągnął mnie, bo przecież ja na waszym biegu to ryczałam. Dosłownie powiedziałam, że ja już nie chcę biec, bo ja im po prostu zawaliłam wszystko, bo mieli jakieś ambicje i tak dalej. Myśleli, że ja trochę szybciej pobiegnę, tak? Niestety no skurcze mnie schwytały i tu był ten powód jedyny, który te skurcze mnie osłabiły w tym momencie i ja już nie miałam siły, żeby biec po prostu. Wracając do tego biegu w Lądku, no szok totalny dla mnie, bo ja nie mogłabym przede wszystkim zostawić tak biegacza czy biegaczki, wiedząc o tym, że ja mam taki problem, prawda, że mogę się zgubić. Ale wzięłam głęboki oddech i mówię, no dobra, biegnij, trudno, chcesz być wcześniej, raptem no chyba półtorej godziny wbiegła wcześniej na metę. Ja podjęłam tą decyzję, że pobiegnę, tak? Biegłam jak gdyby za tłumem. Wciągle szukałam jak gdyby biegacza, który biegnie w tym samym kierunku co ja. Już nie patrzyłam na żadne wstążki, szlaki i tak dalej. Płakałam po drodze, uczepiałam się każdej spotkanej, z każdego spotkanego biegacza czy biegaczkę, żeby tylko się przesuwać jak najdalej. Dobiegłam do 40 chyba któregoś kilometra, chyba tak jakoś było, i wbiegłam na ten punkt 5 minut po czasie. I spanikowałam, mówię, no szkoda by było, żebym teraz, no już powiedzieli mi dziękuję. Ale pan mi podpowiedział, że mam iść do osoby, która koordynuje tutaj ten akurat etap biegu i pozwolili mi biec dalej. Dobiegłam do 51 kilometra. No i niestety już nie było oznakowań na trasie. Organizator już ściągał wstążki, wszystkie te rzeczy, które jak gdyby kierowały biegacza. Oczywiście. I niestety moja psychika powiedziała dość. Usiadłam, zaczęłam płakać, zadzwoniłam, tylko zrobiłam telefon do koleżanki, że w tym miejscu jestem i żeby ktoś po mnie przyjechał. Przyjechała karetka taka górska, która mnie ściągnęła. No raptem byłam, no ile? 17 kilometrów od celu. I gdyby były te wstążki, to może bym jeszcze jakoś dociągła, ale przede mną był też już wieczór, tak, który nie miałam ze sobą czołówki, byłam nieprzygotowana tutaj pod tym względem, i bo myślałam, że ta dziewczyna będzie mnie do końca motywować, tak, bo to też jest ważne. Na przykład Janek, jak ja im zaczęłam płakać i powiedziałam, że biegnijcie. Nie! Ty biegniesz, no przecież to nie jest jeszcze koniec, ty biegniesz i ty musisz, ty potrafisz. I to mi dawało taką motywację, że on jednak się skupia na mnie i chce, żebym ja dobiegła, a tutaj mnie dziewczyna zostawiła. I to był mój pierwszy bieg, który
zapamiętałam i będę go pamiętała, dlatego że zawiódł człowiek. Tak, zawiódł człowiek. Nie zawiodłam ja, tylko zawiódł człowiek po prostu, bo ja miałam ambicje i miałam sił i ja bym dobiegła te 68 km na pewno. No niestety karetką dojechałam na metę. Grupa, która dobiegła właśnie z którą jechałam, nie potrafiła się zachować na miejscu w stosunku do mnie. Powiem tak, bawili się, cieszyli się, ale żaden z biegaczy jak gdyby nie mógł, znaczy nie potrafił do mnie dojść i powiedzieć chociaż ciepłe słowo, tak, że no stało się, no trudno, no powtórzysz to na przykład, nie? I ja na miesiąc po prostu przestałam miesiąc biegać, bo nie miałam chęci do biegania. Po prostu ja mówię, no po co mi to biegać, jak ja nie mam jakiegoś punktu zaczepienia, nie mam pomocy, tak? Nie mam stałego opiekuna. No dobra, no i tak niby tutaj w mojej psychice to było. Ale przez ten miesiąc dałam do zrozumienia sobie samej też, no przecież ja nie mogę się poddać. Ja jestem osobą niepełnosprawną, ja tracę wzrok, ale przecież osoby w ogóle niewidzące biegają z opiekunem, związane wstążką, owszem nie górskie, ale asfaltowe biegi i dają radę, no więc ja nie mogę się poddać i będę próbować. I po prostu dałam jak gdyby taki sobie znowu kolejny początek, że będę biegać i biegi asfaltowe, i biegi górskie. Będę to sobie wplatała. Jeżeli będę widzieć wokół siebie osoby, które mi chcą pomóc, bo nie mam takiego stałego opiekuna, że na przykład jest na dobre i na złe i on biega tylko takie biegi, które ja chcę. Chociaż chciałabym mieć taką osobę, która po prostu te góry jak gdyby tylko by biegała ze mną na przykład, nie? Bo ja muszę szukać, ja muszę ciągle gdzieś dzwonić, gdzieś po prostu, czy ktoś się zgodzi, czy ktoś się zdecyduje. I kolejny bieg, znalazłam opiekuna, pobiegłam, a jeszcze przed tym znalezieniem właśnie opiekuna biegłam pierwszy raz 85 km Króla Parku, gdzie się pogubiłam 6 km, ale dałam radę sama. I tutaj była ogromna satysfakcja, bo półtora godziny wbiegłam jeszcze przed limitem czasu. Także to był ogromny dla mnie sukces. Przewracałam się, błądziłam też, pytałam się przechodniów, którzy tam spacerowali, ale dobiegłam. Super, fantastycznie. Natomiast no, padło tutaj troszeczkę takich gorzkich słów i rzeczywiście jest to dość mocno rozczarowujące słyszeć o tym, że w momencie, kiedy ktoś startuje z panią, jesteście zespołem, powinniście być towarzyszami na dobre i na złe, że ktoś panią zostawia w środku trasy. No, dla mnie osobiście oburzające i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że mógłbym się tak w stosunku do kogokolwiek zachować. Natomiast teraz właśnie chciałbym też przybliżyć pani historię związaną z naszym biegiem, z biegiem jaskiniowego niedźwiedzia. Wyglądało to w ten sposób, że wczesną wiosną, na kilka miesięcy przed imprezą, pani Alicja się skontaktowała ze mną, powiedziała pokrótce, kim jest, z czym się boryka. No i my dość szybko jako Fundacja Veritas zaproponowaliśmy pani Alicji, że w takim razie oczywiście pani Alicja dostaje od nas darmowy pakiet. I wtedy na tamtym etapie jeszcze deklarowała, że będzie biegła właśnie z przewodnikiem. Dosłownie 3 albo 4 tygodnie przed zawodami pani Alicja ponownie skontaktowała się ze mną telefonicznie, że niestety w ostatnim, w zasadzie na ostatniej prostej przewodnik się wykruszył, wycofał, ale mimo tego postanowiła podjąć wyzwanie i spróbować wystartować sama. To jest w ogóle, ci z Państwa, którzy biegliście nasz bieg, a w szczególności trasę maratonu, wiecie, że tam naprawdę było sporo konkretnych takich terenowych i technicznych wyzwań. I nie jestem sobie w stanie w ogóle wyobrazić, jak będąc osobą niedowidzącą, jak można samemu pokonać tą trasę. Także tutaj w ogóle to, że pani spróbowała się tego podjąć, to ja już po prostu naprawdę chylę czoła. Natomiast wydarzyła nam się cudowna historia, o której zresztą już pani Alicja tutaj wspominała.
jeden z zawodników, Janek, będziemy pokazywali zdjęcia, w pewnym momencie jakby zrezygnował ze swoich własnych ambicji sportowych po to, żeby panią Alicję doprowadzić do mety. Na mecie były łzy, była radość, także naprawdę wspaniała historia. Jakby może pani mogła jeszcze coś powiedzieć więcej, co wtedy się wydarzyło? Jak to w ogóle się stało, że w pewnym momencie Janek właśnie zdecydował się prowadzić panią do mety? To znaczy się tak, w ogóle tak jak tutaj już pan wspomniał, że ten opiekun, który ze mną miał biec, razem mieliśmy biec, ten bieg zrezygnował w pewnym momencie, no i zaczęła się szukanina. Sprawdziłam listę, wiedziała, że mi pomoże, nie ma sprawy, że mogę przyjechać, możemy się spotkać na mecie, na starcie się spotkamy i wszystko już tam omówimy i tak dalej. Jednocześnie tam jeszcze w międzyczasie też na Facebooku, na Messengerze rozmawialiśmy. No i co się okazało? Ja myślałam, że Ania będzie sama przyjedzie i będzie tylko ze mną biegła. Okazało się, że przyjechała z Jankiem. Czyli oni też tworzą taki team, gdzie właśnie biegają razem. I okazało się, że pobiegniemy w trójkę. No i fajnie, no to dla mnie jeszcze lepiej, bo bardziej tak stabilniej po prostu. Ja się trzymałam trochę Ani, trochę Janka i tak na przemian. I w pewnym momencie zaczęły mnie już chwytać skurcze. Nie wiem, który to był moment, ale dość wcześniej po prostu już odczuwałam. I poczułam taką rezygnację, że po prostu, że zrezygnuję i zejdę z trasy. W międzyczasie Janek i Ania, znaczy oni częściej biegli przede mną, tak, żebym ja mogła ich widzieć, no to już sobie tam zrobili plan taki, że Janek zdecydował, że Ania pobiegnie, żeby dobiec wcześniej przed nami. A Janek po prostu zostaje ze mną i jak gdyby biegnie do końca na dobre i na złe ze mną. No i w ten czas naprawdę chłopak sprawdził się na 100%, naprawdę, bo niektóre odcinki były rzeczywiście uciążliwe, chociaż ja powiem tak szczerze, mówię to naprawdę tak jak czuję, dla mnie trasa nie jest przeszkodą. Dla mnie przeszkodą są moje oczy, moje ograniczenie, że ja po prostu w tym momencie potrafię się zgubić na takiej trasie. Czasami się też przewrócę, na przykład na biegu Chudy Wawrzyniec, czy odwrotnie, byłam o krok jakbym spadła w przepaść, tak? No śmierć, po prostu śmierć na miejscu. Dla mnie takie wyzwania są fajne, takie spontaniczne, tak? Gdzieś w błocie, tak? Jak na przykład Duch Pogórza, no tam po prostu totalne błoto. Maraton Trzech Jezior, też piękna, super trasa, tak? No i tutaj u was, tak? Był to dla mnie ogromny sprawdzian, tak? Ale Janek był jak gdyby moją drogą, moim światłem, moimi oczami, moim wszystkim w tym momencie. I ja tylko słuchałam jego gadania, bo on gadał cały czas. I to było też fajne, bo nie przymulało, tak? A było też stosunkowo dosyć ciepło w tym momencie, nie? Tak, tak. W tym dniu. Także nie zasypiałam na tej trasie. I do przodu, raz wolniej, raz szybciej, raz szłam, ale nie poddawałam się, bo on był dla mnie takim motorem. I mając takiego opiekuna, no to ja bym mogła biegać cały czas te górskie biegi, bo naprawdę są biegi górskie są o tyle fajne, że co chwilę jest coś fajnego, gdzieś widzisz tam coś, gdzieś przebiegasz przez jakiś fajny szczyt, gdzieś zaliczasz ten szczyt, czy cokolwiek. Naprawdę różnią się ogromnie od biegów asfaltowych. Asfaltowych to jest takie klepanie i szybkie bieganie, a tu
to tempo. Owszem, są biegacze górscy, którzy bardzo szybko biegają, ale to są no, już takie osoby, które wydaje mi się, no i trenują w górach, tak, mają warunki na to. Ja nie mam takich warunków, ale aczkolwiek potrafię te góry zdobyć. Pokonywać po swojemu. Tak. Oczywiście, że tak. Pani Alicjo, no Janek w ogóle absolutnie szlachetna postawa. Serdecznie pozdrawiamy. No i ja, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Pani, żeby Pani na swojej życiowej, ale przede wszystkim sportowej drodze spotykała tylko osoby o takim właśnie nastawieniu, o takiej mentalności. Natomiast chciałem też zapytać o taką kwestię, bo tak naprawdę myślę, że każdy biegacz ma swoją jakąś historię do opowiedzenia. Każdy coś pokonał w swoim życiu, z czymś się zmierzył. Każdemu do jego życia to bieganie wlewa jakiś tam zestaw wartości. I chciałbym zapytać, jak to bieganie, właśnie to w szczególności to bieganie w górach przekłada się na Pani codzienność? Jak Pani czuje? Co to Pani daje? Przede wszystkim jestem bardzo silną kobietą. Bardzo. Długo uczyłam się jak gdyby, znaczy ja jestem taką osobą, która stworzona jestem dla ludzi. Jak gdyby dla mnie drugi człowiek jest ważniejszy ode mnie. I zawsze wszystko tylko dla ludzi, a nigdy nie dla siebie. I to bieganie też nauczyło mnie to, że ja muszę zadbać też o siebie. O swoje tutaj jak gdyby rzeczy, nie tylko w bieganiu, ale też w życiu codziennym. I to bieganie jak gdyby pokazało mi, że pomimo różnych potyczek, tak, że ktoś mnie tam gdzieś zostawił, nie ukończyłam tego biegu, tak, daje mi to taką siłę, że staję na starcie kolejnych biegów, i robię coraz dłuższe wyzwania, tak? Na przykład no w zeszłym roku był ten bieg Kreta, tak? 148 km, no to już jest naprawdę jak na amatora, gdzie moje treningi nie wyglądają tak, że one są 4 razy w tygodniu, ale jeżeli organizm mi mówi, że ja mam nie iść, to ja nie idę i nie robię niczego na siłę. I ta moja historia jak gdyby od samego początku, jak gdyby tej mojej szkoły średniej, tak, ona już mi coś tam, już dostałam jakieś wytyczne, że ja mogę to robić, mogę biegać. I powiem nawet, że już w tej szkole średniej zawsze byłam taką osobą, że czasami się ze mnie pośmiewano. Może nie popychano tam, że o, doszedł ktoś do mnie i przepchnął mnie i tak dalej, ale tak stroniono ode mnie, tak, bo ja miałam swoje zasady po prostu i no, na blałki nie uciekałam, opowiedzmy tak, i to było też przeszkodą tutaj i zawsze stroniono ode mnie, tak, i tutaj już można powiedzieć, że już ta siła się jak gdyby budowała, już potrafiłam być no, taką osobą silną, tak? Po drodze różne historie życiowe spowodowały, że pomimo były te załamania, tak? Bo były, ja nie powiem, że nie, ale to już związane nie z bieganiem, a z historiami życiowymi, tak? Ale wychodziłam na trening, przebiegłam, przemęczyłam się, bo czasami to było męczące, tak? Bo jeżeli jest się w stanie psychicznym takim podupadającym, to trening jest no, 200 razy wyczerpujący niż normalnie biegacz staje do treningu i idzie sobie swobodnie, się śmieje i tak dalej. Tak? I to wszystko właśnie powoduje to, że ja chcę więcej. Pomimo upływu moich lat, bo no, już nie mam 18 lat, jestem coraz starsza, coraz bardziej oczy mi doskwierają. Nawet siedząc tutaj, te oczy nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować, bo jest też jakieś ograniczenia. Też mi nachodzi taka mgła też czasami na oczy i stres to też powoduje, bo to wszystkie czynniki mają wpływ też na to. Ale te wszystkie historie i biegowe i życiowe powodują to, że ja chcę
dalej. Na ten rok mam dużo planów. Myślę, że je zrealizuję i chcę je zrealizować. Końcówka roku będzie mega. Mogę tylko tyle zdradzić. No, w zeszłym roku też fajnie, bo zdobyłam nową życiówkę w maratonie w Walencji 4:42, czyli jak na mnie to jest naprawdę mega wysiłek i super wynik. Zresztą organizator, z którym jechałam, to fantastycznie powiedział, że dzielnie się spisałam i naprawdę mogłam wyciągnąć więcej, powiem, no ale niestety pół kilometra przed metą znowu skurcz. I bałam się, że jak pociągnę szybciej, to stanę i już nie pójdę, nie? Mhm. Więc tak sobie to rozłożyłam w głowie, że nie, ty dasz radę. I będzie dobry czas, a dobry czas spomiarkowałam się, że będzie dobry, bo mijali mnie na 4:30. Ja mówię, o matko, ja mam taki dobry czas i to mnie bardzo jeszcze tutaj zmotywowało i pociągnęło do przodu. I tak samo jest w biegach górskich, że ja pomimo to, że jest błoto, na przykład na duch pogórza, zjeżdżaliśmy wręcz, no ślizgawka błotna, w strumykach, cała byłam w błocie, tak? Przebiegliśmy, dotarliśmy, nie zraziłam się tym, że jestem opaćkana, mokra, przemoknięta i tak dalej. Dla mnie to było coś fajnego, fantastycznego, bo ja się sprawdziłam na nowym dystansie, w nowym terenie, z nowymi przeszkodami i tak samo u Was. To był pierwszy mój bieg u Was i też się sprawdziłam, pomimo że miałam trudności i załamania, tak, ale pokonałam ten dystans. Pokonałam nie tak, jak sobie założyłam, bo miał być lepszy czas. Rzeczywiście miał być ciut lepszy, chociażby o tą godzinę, tak miał być. No ale no niestety, no czasami trzeba też przyjąć te porażki, bo te porażki, oczywiście, one też dają nam siłę i one też nas motywują, żeby po prostu nie tracić nadziei, że no dobrze, no było. Nie wszyscy są jak gdyby alfą i omegą, że nie mają po drodze. Każdy biegacz ma jakieś trudności. Ja nie wierzę w to, że na przykład taka osoba, która dobiega pierwsza na metę, ona też nie ma słabych momentów. Na pewno ma też słabe momenty, a wiadomo, różne czynniki się składają na to, i wiek, i nawet jedzenie, dieta czy cokolwiek, nawet niewyspanie się spowoduje to, że jest gorszy ten dzień i tak dalej. I ja na przykład jestem taką biegaczką, że nie zakładam, jeżeli mam jakieś, owszem, takie tutaj ambicje, że chcę dobiec do mety trochę wcześniej, tak? Ale nie zakładam jakiegoś czasu konkretnie dokładnie, tylko startuję i dobiegam. A co się wydarzy po drodze, tego nie wie nikt. Bo nikt z biegaczy nie wie, co się po drodze stanie. I nie lubię na przykład wśród biegaczy, jeżeli jest taka rozmowa, aha, ty zrobisz życiówkę, ty pobiegniesz tak i tak dalej. Dobrze, każdy ma jak gdyby swój stosunek do biegania i swoje ambicje i tak dalej, ale wydaje mi się, że wystartować i dobiec do mety to jest przede wszystkim priorytet, a potem sobie w głowie układać, czy ja dam radę, czy mogę podciągnąć, czy mogę zejść, czy muszę zejść z trasy i tak dalej. Oczywiście, jasne. To jest jak gdyby loteria. My nie wiemy, co będzie w danym dniu. Zdecydowanie tak, a myślę, że już w szczególności bardzo ciężko jest sobie wszystko zaplanować od A do Z w przypadku biegów właśnie tych terenowych, górskich, gdzie naprawdę czasami, nie wiem, nagła zmiana pogody może zupełnie zaskoczyć, prawda? Może się okazać, że trasa jest zdecydowanie cięższa, niż sobie to wyobrażaliśmy i tak dalej. Tak. No szereg różnych czynników. Pani Alicjo, a proszę mi powiedzieć, no bo ja powiem szczerze, pierwszy raz jakby spotkałem się z taką osobą jak pani, jeśli chodzi właśnie stricte o świat biegów górskich. Czy pani ma jakąś szerszą wiedzę na temat tego, jak to wygląda, jak wygląda uczestnictwo osób niedowidzących i niewidomych właśnie w świecie biegów górskich w trailu? Jeśli chodzi o Polskę? Tak, wydaje mi się, znaczy ja nie słyszałam o osobie, która, znaczy tak, może inaczej.
Wśród tych biegaczy, z którymi ja biegam, czasami zdarzają się osoby biegające w okularach na przykład, tak, czy bez okularów, ale mówiące też, że mają problem z oczami, tak? Jakieś tam początki czegoś, niekoniecznie takiej choroby jak ja, bo ja się urodziłam z tym. I to raczej się trzeba urodzić z tym, żeby mieć tą chorobę, tak? Bo to już jest genetycznie. Ale niektórzy biegacze, właśnie tak jak po drodze gdzieś tam miałam możliwość rozmawiania, bo wiadomo, na mecie siadamy, gdzieś jemy coś tak dalej i możemy wymieniać się różnymi swoimi spostrzeżeniami, to są osoby, które borykają się z jakimiś tam problemami z oczami, tak? Ale stricte na przykład nie słyszałam i nie spotkałam się z osobą, która biega w mojej sytuacji, tracąca wzrok i która podejmuje właśnie takie jak gdyby wyzwania, że pomimo swoich przeciwności, tej bariery wzrokowej, tak, naprawdę mocnego ograniczenia wzrokowego, tak. I przede wszystkim moje widzenie to jest widzenie takie, jak przez lupę się patrzy, tak, czyli prosto, nie słyszałam. Mm-hmm. Czyli... Asfalt tak, bo asfalt wiadomo, tak, wiążemy tak. się wstążką. Raczej w górskim biegu nie wyobrażam sobie biec związana z kimś. Mm-hmm. Jasne. To chyba by było niemożliwe, ponieważ co chwilę mamy jakąś przeszkodę. Na przykład biegłam w zeszłym roku Gwinta na 55 km z osobą, z biegaczem, który przebiegł w swoim życiu 240 km w lądku, czyli doświadczenie już ma, pobiegnie właśnie w tym roku ze mną Kryta. Naprawdę, tak jak Janek się sprawdził 100%. On mówił mi: Alicja, tu jest gałąź, tam jest kamyk, tu uważaj, czyli też był moją drogą, tak jak Janek. Janek identycznie. Identycznie, on mnie uprzedzał, że za chwilę będzie takie podejście, za chwilę będzie zejście, za chwilę będzie kamień, za chwilę będzie woda. Dobra, biegniemy. Ważne, żebyś mnie prowadził. Mhm. To mi nie przeszkadzało. Ja tylko miałam mieć swoją drogę przed oczyma. Więc ja osobiście nie spotkałam się jak gdyby z moim sobowtórem biegającym. Nie. Jasne, oczywiście. Nie. Czyli prawdopodobnie jest Pani wyjątkiem i tym samym, mamy nadzieję, również ogromną inspiracją dla wszystkich, którzy biegają, bądź chcieliby się podjąć biegania, a którzy gdzieś borykają się z różnymi problemami w życiu. Jak widać, również kwestia taka, że jest się osobą mocno niedowidzącą, też nie stanowi problemu i jakby przeszkody, żeby finalnie realizować swoje marzenia, no bo mniemam, że to też są jakieś po prostu Pani marzenia. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o już takie kwestie bardziej z poziomu administracji, czy to państwowej, czy regionalnej, czy takie osoby jak Pani, osoby właśnie ze środowiska osób niedowidzących, niewidomych, czy mogą liczyć na jakieś wsparcie? Jak to wygląda? Tak już mówiąc, w takim szerszym, sportowym kontekście. Rozumiem. Właśnie. Czyli tak, czasami mam wsparcie tutaj z pracy, ze swojej fundacji Tyflologika, gdzie jest taki fundusz reprezentacyjny, powiedzmy, to w kwestii jak gdyby finansowej czasami mam takie wsparcie, tak? Jeżeli to są gdzieś tam jakieś wyjazdy dalsze, czy coś, cokolwiek. A wsparcie w ogóle od organizatora, jako organizatora biegu, no to tutaj też pragnę jeszcze raz podziękować Panu za to, że mogłam biec no za darmo, tak? Jak gdyby pakiet startowy dostałam z tej puli, tutaj nie musiałam zapłacić. Aczkolwiek to jest tak, że na przykład przed każdym biegiem, jeżeli ja już sobie coś zaplanuję, to ja takiej osobie, która jest jak gdyby koordynatorem, organizatorem danego biegu, przeważnie dzwonię lub piszę maila, że jestem osobą niepełnosprawną i czy ja mogę biec.
tak? Bo nie każdy też organizator się chce zgodzić, tak? Bo na przykład na biegu rzeźnika już w parach jak biegliśmy, no to tak kręcono głową, nie? Że po prostu może być ciężko nawet z opiekunem. Chociaż te 52 km rzeźnika, co przebiegłam z opiekunką, znaczy z opiekunką, jechałam z dziewczyną już zorganizowaną i wszystko, niestety dziewczyna się rozchorowała i też zaryzykowałam, tak jak u was. Jadę, no przecież ja muszę zaryzykować. Dojechałam do Cisnej, stanęłam na starcie, stała dziewczyna, podeszłam do dziewczyny, opowiedziałam jej swoją historię, Małgosia ma na imię, Alicja, nie ma sprawy, możemy biec razem. I zrobiłam ogromną, fajną sprawę, bo zaryzykowałam, tak? I pojechałam, tak jak u was, zaryzykowałam i przyjechałam i zrobiłam. Także to wygląda tak, że jest różnie, tak? Organizator, na przykład, tutaj dam też przykład, wasz, no to już jest absolutnie na 100%, bardzo tutaj państwo dali z siebie też wszystko i powiem, że no jeszcze raz ogromnie dziękuję, ale porównując jeszcze też inne, na przykład biegi, taki maraton Trzech Jezior, tam jest, już nie pamiętam jak ma pan ten na imię, ale dobrze, w każdym razie maraton Trzech Jezior też nie było problemu właśnie, bo też napisałam maila właśnie, czy ja jako osoba niepełnosprawna mogę biec w tym maratonie, tak? Jak najbardziej my chcemy promować właśnie takich ludzi, tak mi odpisali, zapraszamy. To mnie jeszcze bardziej podbudowało, to mnie jeszcze bardziej zmotywowało. Mhm. Biegłam z opiekunem, wbiegliśmy 2 godziny przed czasem i to ja byłam jeszcze nawet takim motorem napędzającym, bo kolega nie był w dobrej kondycji. Mhm. I to ja go jeszcze bardziej napędzałam, pomimo to, że ja mam niepełnosprawność, tak? I to jest właśnie takie fajne, jak już organizator pisze, dobrze, może pani wystartować, ale na przykład w niektórych biegach jest warunek, że muszę się zmieścić w limicie czasu, nie? Dają mi to do zrozumienia, że muszę, nie? Aczkolwiek kiedyś Hania Sypniewska, mogę sobie pozwolić. Pozdrawiamy panią Hanię, tak, która właśnie też startowała u nas, tak, w naszym ultramaratonie, także. Tak, Hania jest wspaniałą kobietą i też właśnie miałam okazję ją spotkać na biegu Kreta i nie tylko. Hania właśnie tutaj zasugerowała taką fajną rzecz, żeby już dla osób, powiedzmy, no nie będę tutaj zdradzać swojego wieku, ale osób, które już no, nie są młodej daty, żeby troszeczkę na tych punktach wydłużać te limity czasu, tak, żeby ta osoba miała taką przestrzeń, żeby nie musiała się stresować, nie? I na przykład w moim przypadku to jest, to by było bardzo fajne, gdyby te limity na przykład były liczone troszeczkę, powiedzmy, wydłużyć je, nie? W stosunku do osoby niepełnosprawnej. Jak gdyby utworzyć taką kategorię osoby niepełnosprawnej. Ja wiem, że to są jednostki, tak? Tak jak ja na przykład, no jedna na ileś biegam. I może dla organizatora by było to trudne, jak gdyby wprowadzić taką kategorię, że no ta osoba będzie troszeczkę miała dłuższy limit czasowy na wbiegnięcie, ale tak jak właśnie Hania podkreśliła na Facebooku też, że no fajnie by było, tak, bo wiele osób też starszych, powiedzmy, wiekiem rezygnuje z takich biegów, a ma chęć biegania, tak? Bo wiek 70 parę czy 80 parę lat nie ogranicza. Oczywiście. Nawet 90 lat czy 100 lat biegają, tak? Wiadomo, że to nie jest taki bieg jak czy ja jeszcze biegam, czy pan, czy pani tutaj, czy zupełnie taki biegacz 20-paroletni, czy nastoletni, tak? Ale my z wiekiem, każdy się starzeje. Jeżeli mamy tego bakcyla do biegania, to ja na przykład chciałabym siebie widzieć w wieku 100 lat i przebiec maraton. Naprawdę.
Naprawdę, czy to asfaltowy, czy górski. Chciałabym mieć tyle siły w sobie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale czuję, że może dojdę do tych lat i po prostu pokażę światu, że można i jeszcze z moją niepełnosprawnością, jeżeli będę widziała, tak? Bo jeżeli nie będę widziała, no to już będzie w ten czas zupełnie inna sytuacja. Oczywiście. Tak? Na takiej zasadzie. Pani Alicjo, no, trzymam kciuki, fantastyczne plany. A jeszcze wracając do tego, co pani powiedziała, tak, oczywiście. No, u nas na biegu jaskiniowego niedźwiedzia nie ma generalnie limitów na punktach odżywczych. Staramy się organizować to w ten sposób, że punkt jakby zbiera się dopiero w momencie, kiedy. No, jesteśmy w stanie już tak prawie na 100% domniemać, że wszyscy biegacze z danego dystansu przebiegli. I oczywiście apelujemy do innych organizatorów, żeby otwierać się na to, że ten świat rzeczywiście biegów górskich, myślę, że też się bardzo zmienił na przestrzeni ostatnich lat i coraz więcej jest osób takich, które może nie z trochę mniej profesjonalnym zacięciem do tego podchodzą, ale tak finalnie przecież powiedzmy sobie szczerze, kilkanaście osób się ściga w tym biegu między sobą o pierwsze miejsca, cała reszta jakby tutaj to są zupełnie, każdy ma zupełnie inną historię, każdy bieg opowiada inną historię, każdy przeżywa co innego i absolutnie jeśli chodzi o nasz bieg, to my bardzo chcielibyśmy, żeby to był taki właśnie bieg, na którym będą mogli się sprawdzić bardzo różni ludzie. No, na przykład też w tym roku u nas, czy w zasadzie już w zeszłym roku przecież, na poprzedniej edycji biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia startowali też u nas podopieczni ośrodka Monar w Graczach. To było bodajże chyba 10 chłopaków. Także też tam fantastyczne historie się wydarzyły i my jakby otwieramy się na to, żeby właśnie wspierać ludzi z różnych środowisk. No oczywiście gdzieś tam jako organizator jestem w stanie zrozumieć, że czasami są też pewne jakby ograniczenia logistyczne, prawda? Że tak, jeśli na przykład chcielibyśmy trzymać w nieskończoność punkt odżywczy, no to musimy też pamiętać o tym, że tam też są ludzie, którzy pracują, wolontariusze, prawda? I czasami też stąd pewnie to jakby wynika właśnie ta kwestia, że czasami organizatorzy może trochę bardziej restrykcyjnie do takich rzeczy podchodzą. Ale tak, zdecydowanie. Myślę, że też jakby trendy się na tyle zmieniają. Ja już sobie zresztą też przeczytałem w Trail Runner Magazine taki bardzo ciekawy artykuł o trendach właśnie w fitness, w całej w ogóle branży sportów i oczywiście w szczególności w bieganiu na 2024 rok. I myślę, że to zdecydowanie będzie bardziej zmierzało w takim kierunku, gdzie takie właśnie osoby jak pani będą mogły się coraz lepiej czuć właśnie w tym świecie tych różnych sportów. A właśnie, i jeszcze tak nawiązując do mojego poprzedniego pytania, czy pani może liczyć na jakieś wsparcie, chociażby, nie wiem, jakieś takie na przykład z poziomu administracji regionalnej, na przykład, nie wiem, województwa, z którego pani, czy takie osoby jak pani są jakkolwiek wspierane w rozwijaniu tej pasji, czy jest... Nie, właśnie nie. Kiedyś próbowałam tutaj do organizatora maratonu poznańskiego, jak gdyby... Znaczy tak, w ogóle organizator poznański to dla mnie jedynie, znaczy no aż to jest dużo też, czy półmaraton, czy nie półmaraton, jak gdyby osoby niepełnosprawne biegną za darmo, tak? Czyli tutaj organizator w tej kwestii, ale ja bardziej szukałam takiej pomocy, żeby mieć jak gdyby takie stypendium, które pomogłoby mi też na przykład jak gdyby organizować się pod względem też wyjazdów, tak? A też i przede wszystkim takich, no wiadomo, na buty też trzeba wydać pieniążki. Oczywiście. Tak? Na te kijki też trzeba wydać pieniążki, tak? Buty, no ja już na to jak gdyby tutaj patrzę i staram się pilnować, bo to jest najważniejsze, ale no niestety nie otrzymałam takiego stypendium, nie zakwalifikowałam się, ponieważ nie należy do klubu takiego profesjonalnego, który jest zarejestrowany. Ja rozumiem. I jak gdyby no nie reprezentuję takiego klubu, który wyjeżdża za granicę, gdzieś w olimpiadach, takich bierze udział. Nie? Jasne. Chociaż na przykład chciałabym jak gdyby być takim powiedzmy nie wiem jak to nazwać. Ambasadorem? Ambasadorem na przykład, ale jako osoba niepełnosprawna, żeby móc
właśnie pokazywać jako ambasadorka, że można przełamać te swoje bariery, można pokonywać różne dystanse na różnych odcinkach, raz szybciej, raz wolniej i tak dalej. No takie wsparcie, no w sumie no, jestem sama sobie wsparciem i sama sobie wszystko organizuję. Jedynie, tak jak już wspomniałam, od organizatora absolutnie nic nie oczekuję, tak? Piszę i po prostu tylko czekam na odpowiedź, czy mogę przebiec, czy nie. Oczywiście. I ewentualnie no, to już jest gest jak gdyby od organizatora, na jakim etapie on mi jest w stanie, powiedzmy, pomóc, tak? Na takiej zasadzie. Nie? Oczywiście. No, także to tak wygląda. Jasne. Czy zdarzyła się taka historia, że organizator biegu odmówił pani możliwości wzięcia udziału? Nie. Na szczęście nie. Nie było, na szczęście nie było. Owszem, tak jak już wspomniałam, że niektórzy organizatorzy uważam, że rozsądkowo podchodzą do tego, wiedząc o tym, jaki mam problem. Bo ja przypuszczam, że osoby niepełnosprawne biegają na przykład takie, które mają problemy ruchowe też na przykład. Też mogą się zdarzyć takie osoby. Gdzieś tam ręka jest niepełnosprawna, czy troszeczkę noga. Mam kolegę biegacza, z którym jeżdżę co sobotę na parkrany. Jesteśmy turystami parkranowymi. I to jest osoba, która właśnie uległa wypadkowi i ruchowo tutaj ma ograniczone ruchowo rękę, nie dysponuje tą ręką i troszeczkę z nogami też, no ale maraton biegnie poniżej czwórki, więc potrafi, no potrafi, no to jest osoba też niepełnosprawna, ale biega, tak? Na biegi górskie się nie decyduje rzeczywiście, bo no nie dałby, znaczy może dałby radę, ale byłoby ciężko, bardzo ciężko w tym momencie, nie? Oczywiście. Także no wsparcie, czy ja oczekuję jakiegoś wsparcia, jeżeli czasami nawet nie oczekuję żadnego wsparcia, czasami tylko po prostu dla mnie też jest uciążliwe to, że na przykład dotarcie do jakiegoś punktu, na przykład jak do was jechałam, nie, to moi koledzy w pracy przewspaniali, całą trasę mi opisali, gdzie mam dojechać, jak mam, gdzie mam wysiąść i tak dalej. Czy tu organizacyjnie to już jak gdyby sztab mój w pracy pracuje na tym i ja docieram, tak? I to jest też bardzo ważne, bo sama nie lubię posługiwać się laptopami i tak dalej, chociaż pracuję codziennie, mam na co dzień z tym styczność, ale pracując już z laptopem w pracy, już ma się dosyć siedzenia przy laptopie i dlatego ja proszę ludzi, tak? Jeżeli mogę, to proszę, żeby mi pomogli. Gdzie jak dojechać, gdzie jakiś hotel zdobyć czy coś takiego, to już jak gdyby angażuje drugie osoby prosząc. Nie, żeby im tam rozkazując. Oczywiście. Ale po prostu prosząc, czy pomogą mi, nie, w tej kwestii. Jasne. No, apelujemy w takim razie do całego środowiska biegaczy górskich i w szczególności organizatorów. Otwierajmy się na takie osoby jak pani Alicja. Naprawdę czasami okazanie odrobiny dobrego serca, wskazanie jakiejś informacji, to nie wymaga jakiegoś ogromnego nakładu pracy, a jak widać, to też może bardzo, bardzo wiele kwestii usprawnić. Pani Alicjo, tak na koniec naszej rozmowy, chociaż generalnie rozmawia mi się z panią tak dobrze i pani jest tak wdzięcznym rozmówcą i w zasadzie ja w ogóle nie muszę pani ciągnąć za język, to jest absolutnie wspaniałe, więc pewnie moglibyśmy sobie tu jeszcze całymi godzinami rozmawiać, tym bardziej, że dzielimy wspólną pasję. Ale oczywiście każdy z nas też dziś musi wracać do swoich obowiązków, pani wraca do Poznania, więc tak na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, ja przed naszą rozmową już pytałem panią Alicję i wiem, że generalnie jakby uszanuję to, że chce zachować w tajemnicy większość swoich planów, ale jakby pani mogła powiedzieć jakieś takie plany na ten rok, może gdzieś dalej na przyszłość, co chciałaby pani jeszcze osiągnąć, w szczególności właśnie w tym całym bieganiu? To znaczy się tak. Chcę biegać, jak już wspomniałam, jak najdłużej, dlatego że to trzyma mnie przy życiu.
nie zamykam się w domu, nie, jak gdyby nie martwię się rzeczami, które powiedzmy dzieją się w Polsce, dzieją się za granicą, nie żyję takim życiem codziennym, że coś mi tam sprawia kłopot, idę do przodu, tak? Plany są ogromne i mam nadzieję, że te plany się jak gdyby no wykonają się te plany, tak? W tym roku no pierwszy mój bieg w tym roku, no to już powiem, będzie 30 km, taka forma treningu, ultra zadek, to jest tutaj Kędzierzyn Koźle. Będę biegła sama. Chcę spróbować po prostu sama, bo to nie jest teren typowo górski aż tak bardzo. Oczywiście. Nawet nie wiem, bo ja nigdy nie sprawdzam, jak ta trasa wygląda, tylko startuję i biegnę. Co mnie spotka, to mnie spotka. Organizator tylko mi po prostu dał gwarancję, że będzie dobrze oznaczona trasa, że nie powinnam się zgubić. Jeżeli coś, no to będzie telefon, będziemy dzwonić. A ja zawsze tak mówię, że zawsze się kogoś tam uczepiam, więc po prostu myślę, że dobiegnę. To będzie tak treningowo przed maratonem, no a później to już wolałabym nie mówić, są ambitne plany. Mam nadzieję, że je spełnię, a w szczególności ten ostatni bieg końcowy na końcu roku. Oczywiście. Nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za te wszystkie plany. Wspomniała Pani, że z reguły raczej unika startowania drugi raz w tych samych imprezach, ale gdyby się Pani zdecydowała jednak wystartować ponownie w biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia, może tym razem na dystansie na przykład 71 km, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Będzie Pani tam u nas bardzo mile widziana jako gość honorowy i oczywiście ponownie z takim pakiecikiem zasponsorowanym z naszej strony. Także tutaj zostawiam taką możliwość, żeby... To znaczy się bardzo chętnie ten dystans jak najbardziej, jeżeli ktoś jest chętny poprowadzić mnie. Tak. To zdecydowanie apelujemy, jeśli ktoś miałby ochotę przebiec dystans, na przykład tak. 71 km tak. Z panią Alicją. To jak najbardziej. Zapraszamy do kontaktu. Janek, może ty ponownie. Może Janek, dokładnie. Może Janek, tak. No cóż, Pani Alicjo, bo ja bardzo serdecznie Pani dziękuję za to, że przyjechała Pani do nas specjalnie z Poznania. Wspominała Pani o tym, że dla Pani przemieszczanie się to jest cała logistyka, tak. To jest zaangażowanie niemalże sztabu ludzi i jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest naprawdę momentami pewnie bardzo uciążliwe, również w kontekście wyjazdów właśnie na zawody, bo w sumie zapomniałem o tym wspomnieć, że przecież zawody to jest tylko jakby już ta wisienka na torcie, ale to całe te przygotowania, wyjazd i tak dalej, no w przypadku takich osób jak pani musi się mierzyć po prostu z jakimiś dodatkowymi wyzwaniami, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pani nas tutaj odwiedziła w siedzibie Fundacji Veritas. Mam nadzieję, że to nie jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Mam szczerą nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz wręczać Pani medal i puchar na mecie któregoś z dystansów biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia. No i oczywiście trzymam kciuki za realizację wszystkich planów i marzeń na 2024 i dalej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za wspaniałą pomoc w zeszłym roku. I polecam ten bieg, przede wszystkim polecam, bo naprawdę warto tam być, warto przeżyć tą atmosferę, niezależnie od tego, czy się ten dystans przebiegnie, przejdzie, przemęczy, ale warto naprawdę i warto próbować każdą trasę, bo każda trasa jest inna i warto się jak gdyby sprawdzać na każdym innym dystansie, bo bieganie w kółko to też nie jest takie fajne, ale oczywiście. Zawsze każdy robi to, co uważa i każdy robi to, co lubi, więc ja tylko mogę swoje spostrzeżenia tutaj jak gdyby powiedzieć. No myślę, że jestem jakąś tam inspiracją dla kogoś. Nie chcę, żeby się ktoś tam wzorował stricte na moich treningach czy cokolwiek, ale inspiracją przede wszystkim dlatego, że jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia i biegam po prostu, jeżdżę na rowerze też, co nie powinnam i nie mogę jeździć, 3 razy wpadłam pod auto.
Chodzę, bardzo dużo chodzę, spaceruję, także to są te moje trzy dyscypliny, które trzymię w ryzach. No ubolewam, że nie pływam, bo spróbowałabym triatlonu. Może się jeszcze nauczę pływać. Może jest ktoś tutaj, kto jest z okolic Poznania i tak chciałby nauczyć panią Alicję pływać. To triatlonu jak najbardziej spróbuję. Super. Bardzo serdecznie dziękujemy również za dobre słowo o naszej imprezie, pani Alicjo, i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Życzę wam też powodzenia, zdrowia przede wszystkim i siły w organizowaniu tych fajnych przedsięwzięć. No i dobrego roku. Również. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.